Zrobimy sobie challenge. 24 godziny na... No, błyskało jak ty malowałaś się. No, Nela, ty co masz? Mam takie coś. Jemy lizaki. Lizaki zielone. Do domu nie dowiedziemy, nie ma szans. U, zaraz tam damy jeszcze kamyczki białe. Także co tu może być niedobrego? Cześć! Witajcie na naszym kanale Twój Story. W dzisiejszym odcinku challenge, jakiego jeszcze nie było. Cały dzień na zielono. Pogoda wprawdzie pokrzyżowała nasze plany, ale finalnie chyba wyszło lepiej niż przypuszczaliśmy. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrybujcie nasz kanał, a ja już zapraszam na filmik. Oglądamy nasz ostatni filmik. Jest taka super pogoda, że to nie jest czas na oglądanie telewizji. Mam lepszy pomysł. A jaki? Zrobimy sobie challenge. 24 godziny na... zielono. Co wy na to? Awesome. No dobra, no to musimy zacząć od tego, że trzeba się chyba przebrać na zielono, co? Lecimy do pokoju. Świetnie wyglądacie! Ja się w międzyczasie też już zdążyłam przebrać na zielono, ale mam dla was jeszcze kosmetyki, żeby wiecie, podkręcić trochę te nasze stroje. Pokaż się. No ekstra! Ładnie? Awesome! Super! Błyscy! No. No, błyskało jak ty malowałaś się. No to teraz czas na mamusię, nie? Mi się też przyda jakiś manikir. Hey! Jakie są produkty zielone? Co będziemy kupować? Będziemy kupować na ekranie mamy i sałatę. I co jeszcze? Kiwi. Kiwi, dobra, co jeszcze? Sałata. Dobrze, co jeszcze? Nie wiem. Groszek, jeszcze jest zielony. Co jeszcze jest zielone? Sałata. Już nie. Ja mam jeszcze pomysły z zielonej. Żelki są jeszcze zielone, żelki. Żelki pych. Pycha, nie wiedziałam, że żelki są pycha. Okej, no to skoro już jesteśmy ubrani i pomalowani, to teraz czas chyba na zakupy. No bo co my będziemy jeść przez cały dzień? No to co, jesteśmy już gotowe. Jesteśmy w sklepie i teraz szukamy różnych zielonych rzeczy, które będziemy jeść, nie? Przez cały dzień. No to dobra, zaczynamy. Dobra, no to wrzucaj. No to zielonego rzucamy. Zobaczcie, nawet mamy zieloną siatkę. Lila już to ma, Lip to ma. Wieteryna napoja! No, Nela, ty co masz? Kolo szampan. Ja to lubiłam zawsze. Lubiłaś? Dobra, co mamy, bierzemy? No, to no tak. Dobra, to mamy. Wrzucaj. Mamy coś na... Dobra, może wybierzemy coś teraz zdrowego, ok? Bo my na razie zaczęliśmy od takich bardzo niezdrowych rzeczy. No, a my teraz przyjechaliśmy gdzie? Na? Jesteśmy teraz warzywa. Na warzywach i owocach. I tutaj powinniśmy znaleźć jakieś super zielone rzeczy, nie? Które będą zdrowe. Które będą zdrowe, które będą do naszego challenge. Ogórki akurat mamy kiszone w domu. Co tu masz? Zielony bób, ogóreczki. Ile lubisz ogórki? Tak! Super. A co lubisz robić? Na kanapkę czy w mizerii? Na kanapkę w... ...kasypem i synką. Okej. Szpinak! Ojej, tata szpinaku nie lubi, no ale dobra, wrzuć. No, no. Teraz idziemy po sałatę. Dobra. Co to jest, Lida? Smoothie zielone. Ojej. Mocno owocowe. Ja to lubię. Spróbujemy, czy dobre. Dobra, brakuła, bo teraz jak mam, za dobra, to ładnie do koszka. Tutaj już nam wpadła papryka, to zawsze gapił. Proszę bardzo. Cały zielony makaron. Co wy na to? Tak! No to już. Mleko, mama, tam jest mleko. Zielony, nie? Mama, tam jest mleko. Mleko, mleko, no. Dobra. Zobaczmy. A bierzemy dzisiaj lekko zielone rzeczy. Zielone rzeczy dzisiaj bierzemy. Takie zielone już. Tak, chodźcie, idziemy dalej. Chodźcie.
tam gdzie idziemy jakiś szukać zielonych rzeczy. Nie. Gdzie to jest zielone? Jak się zepsuje, może będzie zielone. No właśnie, jak się zepsuje, to może będzie zielone, ale to naprawdę jeszcze trochę dni trzeba. Tutaj! Tu jest zielony! O, ale dużo zielonego. Nie, to tak ten cały stek kupimy. No. Co macie? Co masz, Lina? Mam zielony kisiel. Kisiel, dobra, wrzucamy do koszyka. Jest jeszcze zielony. Jeszcze dżem może być zielony, ale my nie lubimy słodkich takich rzeczy, także my mamy mniej słodyczy, jak widzicie. Dobra, idziemy jeszcze poszukać jakiejś żelki, no bo coś słodkiego nam się od życia należy, nie? Zielone. Popatrz! A co to są za lizaki jakieś takie? Zielone? Tak. Jeszcze mam takie zielone żelki, jabłkowe. A ja żelki. A te masz jakie? Kolorowe, tak? Możemy wybrać zielone i zjeść zielone. Co jecie? Jemy lizaki. Lizaki zielone. Do domu nie dowiedziemy, nie ma szans. Słuchajcie, żeby u nas w przylędzu się wszystko zgadzało, to parking mamy też zielony. Prawda, Lina? Lina przyna lizaczka, a my nasz parking zielony zmierzamy, pakujemy się i wracamy do domu. Wróciliśmy z zakupów. Ostatecznie pokażemy wam, co się znalazło w naszym koszyku. Lejsy zielona, cebulka. Sałata. Zielony makaron szpinakowy do obiadu. Zielone piccolo w laneli. Pysio, też zielony. Laneli. Tak. Dwa razy smoothie, gruszka, jabłko, banan. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda naprawdę. Taki zielonkawy. Dwie sztuki. Brokuł. Papryka, oczywiście tych dwóch nie używamy, używamy zielonej, ale nie można było kupić na sztuki, w związku z tym paczka. Szpinak, to Narusia lubi szpinak. Lipton zielony dla taty. Tak jest. Groszek. To nie bierze udziału w naszym challenge'u, ale Lila kupiliśmy. Odkładamy na bok. Pesto bazyliowe. To do obiadu, do makaronu. Miller Milch pistacjowy, też zielony. Żelki, wybieramy kolor zielony. Zielony kisiel. Drugie zielone żelki. Zielone ogórki. Bób. No i jeszcze dla mamy smoothie mocno owocowe z rabarbaru. No i lizaczki, które już widzieliście. Tak wyglądają nasze zakupy. Z tego muszę zorganizować jakiś obiad, jakiś deser i jakieś przekąski na potem, bo wybieramy się na wycieczkę. Minęło, słuchajcie, trochę czasu. W kuchni gotują się rzeczy na nasz dzisiejszy obiadek. Obiadokolację bardziej, bo trochę nam zeszło w tym sklepie. I całe zielone obiadki. Zielone obiadki. Ja się, słuchajcie, przebrałam, bo niestety w sukience, spódnicy i w bluzce białej tak mi się średnio gotuje, ale doszliśmy do wniosku, w związku z tym, że pogoda za bardzo nie sprzyja i na wycieczkę rowerową nie da się pojechać dzisiaj ani na żaden piknik, tak jak sobie zaplanowali. Jedna kropla testu kapnęła. Na ciebie już jedna kropla. O, ja cię sunę. No w każdym razie po prostu w związku z tym, że się nie da, zrobimy sobie inną zieloną aktywność. Zrobimy, słuchajcie, las w szkle. Mamy dwa specjalne pojemniki do lasu w szkle. Mamy roślinki, mamy wszystkie potrzebne rzeczy. To się otwiera. Ciach. A czemu to jest nam potrzebne? To tak jest, ma być, wiesz, najpierw ma być otwarte, a potem ma być to zamknięte, żeby było, w środku był dobry obieg wody. Wody? Tak, wody. To co, zaczynamy, nie? Nie przedłużamy. Zanim to się wszystko ugotuje, zanim nam się wszystko przygotuje, to my akurat będziemy mieć zrobiony prezent. Jedno idzie na prezent, a drugie jest dla nas do domu. To co, zaczynamy, nie? Zaczynamy od keramzytu, można wysypać też żwirkiem, ale najlepszy jest keramzyt, więc ciach. Dziewczyny mają rękawiczki założone. Wprawdzie nie są one zielone. Rękawiczki mogą być robatki. Mogą być robatki. Tak, bierzemy, słuchajcie, roślinki bierzemy do tyłu. Do przodu bierzemy nasze pojemniki. I tutaj macie keramzyt i tutaj wsypujemy keramzyt. Keramik. Tak.
tak rączkami przysypujecie karambit. No, super. Ilusia też może bardziej chcieć w tą stronę. Bardziej wam może w tą stronę, co? O, tak wam dam, nie? Tak dam jakąś nutkę do tego, czy coś? Nie. Tak jest dobrze, dużo się wysypuje, więcej się wysypuje niż... Okej. Ale... Jak już wysypałyśmy karamzy, to teraz musimy wysypać węgiel aktywny. Ale nie może być to w jednym miejscu, tylko po troszkę musi być wszędzie na całej... Nie, nie, nie. Musisz włożyć rączkę całą do środka i tak posypywać. O tak. Proszę, Nela, włóż tam rączkę do środka. Pytam, ile mam otwarte już. O, mam otwarte. Proszę, tu wszędzie, no. Ale musisz rączkę włożyć do środka. O, włóż rączkę do środka. Tak, w różne miejsca, tak żeby było wszędzie, wszędzie, wszędzie. O, właśnie. I teraz już, słuchajcie, możemy... Mama będzie tutaj robić taką dekorację z białego piasku, żeby były wzory. I teraz tak, wsypujemy na górę. O, tak żeby nie uszkodzić tego, że tam mamy taką warstwę, ok? Wow. Wiecie, jakie to będzie śliczne, jak skończymy? I zielone. Kiedy podłoże mamy już zrobione, teraz mama wkracza do akcji. Musimy troszkę to zrosić. Potem dziewczyny to jeszcze zrobią lepiej, ale ja teraz tylko troszkę. Biorę łyżkę i będziemy wkładać roślinki. To już jest robota precyzyjna, więc takie rzeczy już musi robić mama. Jeszcze kamyczki białe. No i słuchajcie, nasza zielona aktywność skończona. Zrobiliśmy piękne lasy w szkle, możecie sobie zobaczyć, może coś tu jeszcze wymyślimy, może coś jeszcze dołożymy. Nie wiem, może coś jeszcze znajdzie, jakaś szyszunia na przykład gdzieś, albo jakiś kawałek drewienka, to wtedy coś tutaj będziemy kombinować. Na ten moment zostaje tak, jak jest. I co, zabieramy się za obiad, bo już jesteśmy naprawdę głodni, a raczej taka obiadokolacja, wiecie, taki bufecik. Tak wygląda, słuchajcie, nasza zielona uczta. Tu już dziewczyny były, coś troszkę podjadły. Zresztą ja przyznam uczciwie, że babuś też połowę zjadłam. Papa, otworzyliśmy już. Otworzyliście? Ja bym może od tego smoothie zaczęła, co? Nie, my chcemy to. Pachnie ładnie. Oh no! Ale powąchaj. Co, mamy, chyba spróbuję od ciebie trochę, bo tak to... No to zdrówko. Słuchajcie, co zielone, to na pewno zdrowe. Pyszne. Tutaj w składzie jest tak, rabarbar, sok jabłkowy, woda, zagęszczany sok z białych winogron, przecier jabłkowy. Także co tu może być niedobrego? Co tu może być waszym zdaniem niedobrego? Tak się zastanawiam, mamo, co my będziemy jeść? Bo picia mamy dużo, ozdób mamy ładne. Żelki są na deser. Żelki mamy na deser, miał być piknik, bo niestety deszcz pada. Nela ma piccolo. Nela ma piccolo. A my będziemy zajadać się makaronem, sałatą, szpinakiem i brokułem. Tak jest, makaron, słuchajcie, jest bardzo pożywny, to są węglowodany, to jest bardzo dużo, ten makaron jest szpinakowy. No nie wiem, bo tato z koszykiem jechał, także. O, udało się, proszę, lekci. Nie udało się, mamie. Nie jest źle, mama. Nie jest źle. Super. Super, dobra. Przyjdź się z... Piasa. Proszę. Tato, ty lubisz? Chętnie. Ale zielone. Misie? No to misie proszę wybierać tylko zielone. Dzisiaj są zielone misie. I co, dobre, Nela? Lila nie lubi gazowanego, także Lila gazowanego pić nie będzie. Nie będzie pić. To co, drodzy widzowie, zdroweczko do obiadu. Na zielono. Dzisiaj, słuchajcie, jest taki
bardziej słodki ten obiad niż normalny obiad, ale... Raz sobie można pozwolić. Zielone proszę wybierać, tylko zielone wybieramy. Aha, one są połączone, zobaczcie, one się za rączki trzymają. No. One się trzymają za rączki, te żelki. A my możemy tylko zjeść zielone. Tak, jeszcze tego. Kto wcina brokuła, słuchajcie? Ja bym chętnie makaronu spróbował. No to już, spróbuj makaronu. Makaron jest szpinakowy, on jest barwiony szpinakiem, bo wiecie, że makaron tak naprawdę nie ma zielonego koloru. Także on jest naturalny szpinakiem barwiony. Takie tagliatelle, proszę to tak. Jak ci to smakuje? No powiem wam, że taki zielony. On jest po prostu zielony. On jest po prostu zielony jak szpinak. Nie wiem jak wy, ale ja się częstuję bobikiem. Nie jest zły. Młodziutki bób. Mama uwielbia bób. Dobrze. No. Kto chce bób? Kto chce próbować? Nie, nie, nie. Także tak wygląda nasz dzisiejszy obiad. Awesome! Nie no, dziewczyny tutaj paprykę. Ogórki już zniknęły, bo to przecież dużo było ogórków. Dziewczyny już się poczęstowały zanim... Zdążyliśmy włączyć kamerę. Dziewczyny, jeszcze macie smoothie, jabłko, gruszka. Tubki. Dobra, no to otwieramy. Kolor? Zielony. Wszystko się zgadza. Zielony, to jest zielony. Każdy ma swoje zielone picie. Tata ma Millera, Nela ma Piccolo, mama ma smoothie. Pyszne to smoothie. A Lila? Jeszcze chyba w sumie Pysia, za Pysia się zabierze. Lila, Pysia czy Lipton Ice Tea? Green Tea w sumie. Ale po tym jak sobie Lila poukłada mi się. Lila wszystkie zielone już skasowała, zostały kolorowe. Popatrzcie jak Lili świetnie idzie. Lila żadnemu zielonemu miszkowi nie odpuści. Pycha. Tak, Lila? Wszystkie zielone wykończysz? Nerusia, ty bardzo lubisz szpinak, nie? Tak? No to można się tu poczęstować jednym szpinaczkiem jeszcze. Sobie zajadamy. Może jeszcze coś potem wymyślimy, no bo wieczór długi. Może sobie obejrzymy jakiś zielony film. W polutkach albo coś. Coś wymyślimy na pewno. A nasz dzień zakończymy z najbardziej zielonym bohaterem, jaki był kiedykolwiek w historii kina, czyli ze Shrekiem. Jemy sobie zielone przekąski. A wam dziękujemy już za dziś. Zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie oglądajcie kolejne odcinki. Pa, pa! Pa, pa! Dziewczyny są po prostu zachwycone Shrekiem, oglądają go pierwszy raz.